18.30, Piotr Kieraga, witam i zapraszam na główne wydanie informacji Telewizji Republika. Jest porozumienie w sprawie ukraińskich produktów żywnościowych. Minister rolnictwa Robert Telus ogłosił nowe zasady, na jakich zboże i inne towary rolne będą przejeżdżać tranzytem przez nasz kraj. Lider Platformy Obywatelskiej ogłosił oficjalny start kampanii wyborczej w porozumieniu z liderami partii Zielonych, Nowoczesnej oraz Inicjatywy Polska. Szefową sztabu została współpracowniczka prezydenta Warszawy. Krwawy konflikt w Sudanie pochłonął już co najmniej 200 ofiar cywilnych. Walczące strony, siły zbrojne Sudanu i paramilitarne siły szybkiego wsparcia zgodziły się na 24-godzinny rozejm. Sukces polsko-ukraińskich rozmów w sprawie tranzytu produktów żywnościowych z Ukrainy przez Polskę. Transporty będą objęte systemem SENT, plombowane plombami z GPS i konwojowane. Żadna tona ukraińskiego produktu rolnego nie zostanie w Polsce, zapewnia minister rolnictwa. O szczegółach Konrad Chmioła. Mimo wprowadzonego w sobotę zakazu, rozmowy ze stroną ukraińską wciąż trwały. Dzisiejsze spotkanie okazało się przełomowe. Udało się doprowadzić do takich mechanizmów, które spowodują, że żadna tona zboża nie zostanie w Polsce. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia, o te gwarancje, będzie konwój każdego transportu przez Polskę. Założenie plomb z GPS-em, z systemami elektronicznymi. Oczywiście powodem całej tej sytuacji, tego zamieszania jest wojna i Rosja właśnie jest winna tego wszystkiego i teraz musimy tak zadziałać, żeby Rosja nie wyszła na tym kryzysie dobrze. Dziękujemy Polsce za to, że tranzyt przez ziemię Polski ukraińskiego zboża, ukraińskich produktów rolnych będzie dozwolony. Jesteśmy pewni, że ukraińscy eksporterzy z pełną odpowiedzialnością będą stosować się do tych warunków, które zostały dzisiaj ustalone. Według pierwotnej koncepcji większość ukraińskiego zboża miało jedynie przejechać przez Polskę i trafić do krajów afrykańskich. Tranzyt towarów zarówno drogowy, jak i kolejowy był zaplombowany i poddany szczegółowej kontroli. Jednak ukraińskie zboże trafiło na rynek spożywczy i hodowlany ze względu na lukę prawną. Szczegółowej kontroli nie poddawano tak zwanego zboża technicznego, które powinno być wykorzystywane wyłącznie do celów przemysłowych. Światowe giełdy, takie jak Matif we Francji czy giełda w Chicago, zanotowały spadki, bo jest nadmiar w całej Europie. On na pewno jest spowodowany w jakiejś części tym, że popłynęło zboże również z Ukrainy w większych ilościach. Natomiast no, nie możemy też oskarżać, że to wszyscy to są oszuści, złodzieje i bandyci, bo tak jak my rolnicy wszyscy płacimy podatki, więc musimy szukać takich rozwiązań, żeby pomagać i wspierać sektor rolny, nie niszcząc jednocześnie przemysłu, bez którego też żyć nie możemy. Rząd zaproponował tarczę dla rolników, czyli powszechny skup zboża za minimalną cenę 1400 zł, dopłaty do nawozów i zakaz importu produktów z Ukrainy. Jeżeli chodzi o pszenicę, to będzie taki mechanizm, żeby wyrównać tą cenę do 1400 zł. Chodzi nam o to przede wszystkim, żeby rolnicy chcieli to zboże, które teraz mają w magazynach, sprzedać. Bo w tym momencie jest taki problem, że po prostu nie ma podaży. Nie ma po prostu tego zboża na rynku, ponieważ po prostu cena jest za niska. I trudno się rolnikom dziwić w tym momencie. Dlatego nam zależy na tym, żeby te dopłaty uruchomić jak najszybciej. Stopniowy napływ produktów rolnych z Ukrainy trwał od 4 czerwca ubiegłego roku. Wówczas Bruksela podjęła decyzję o bezcłowym handlu z Ukrainą. Komisja Europejska rozpatruje przedłużenie umowy na kolejne 12 miesięcy. No bo faktycznie to jest problem, który najbardziej dotyka państwa przygraniczne, tak? I być może nie ma zrozumienia tych krajów członkowskich, które już nie są w bezpośrednim sąsiedztwie z krajem objętym wojną i tam już takich problemów się nie widzi. Jako Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska od
wielu miesięcy powtarzamy, że pomoc Ukrainie tak, ale nie kosztem polskich rolników. Tymczasem Rosja ponownie grozi zerwaniem umowy zbożowej z Ukrainą, która określa warunki tranzytu ukraińskich zbóż przez Morze Czarne. Od piątku Rosja wstrzymała rejestrację ukraińskich statków na wodach terytorialnych Turcji, którymi wiedzie szlak handlowy. Ukraińscy producenci rolni, producenci zbóż, pasz, a także innych produktów rolnych nie objęci są wszystkimi unijnymi regulacjami, które na ogół wpływają na cenę. Zboże ukraińskie, produkty rolne ukraińskie po prostu są tańsze i przy zdjęciu ceł bardzo mocno obniżyły ceny surowców, ceny produktów rolnych. Jak wynika z badań Głównego Inspektoratu Weterynarii przeprowadzonych w ostatnim kwartale, próbki pasz z Ukrainy pięciokrotnie uzyskały niezadowalające wyniki. Zboże techniczne, które powinno trafić na opał, sprzedano polskim młynom. Na polskim rynku prawdopodobnie pozostało około 3 milionów ton ukraińskich zbóż. Konrad Chmioła, Telewizja Republika. Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział oficjalny start kampanii wyborczej w porozumieniu z liderami partii Zielonych, Nowoczesnej oraz Inicjatywy Polska. Szefową sztabu została prawa ręka prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, Wioletta Paprocka. Mimo że prezydent nie ogłosił jeszcze terminu wyborów parlamentarnych, to kampania wyborcza ruszyła na dobre. Jak zaznaczają przedstawiciele wszystkich opcji politycznych, zbliżające się wybory będą najważniejszymi po 1989 roku. Będzie tysiące spotkań, bo ci, którzy tutaj stoją z panem premierem na czele, to tylko stosunkowo niewielka część naszej drużyny. Skończył się też czas przygotowań. Ruszamy dzisiaj jako Koalicja Obywatelska z naszą kampanią. W Białej Podlaskiej byłemu premierowi towarzyszył obecny prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Politycy przedstawili również nową szefową sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Wiola Paprocka, która przed chwilą została zaprezentowana jako szefowa sztabu, była i jeszcze przez chwilę jest moją prawą ręką w ratuszu w Warszawie. Rafał Trzaskowski prowadzi kampanię Platformie ze swoją główną zastępczynią polityczną, szefową gabinetu, panią Paprocką. Prawą rękę już mu zawinęli do aresztu, sądy aresztowały mu Karpińskiego. To nie przypadek, że w kampanię wyborczą Koalicji Obywatelskiej zaangażowana została bliska współpracowniczka prezydenta Warszawy. To jest chyba odpowiedź Donalda Tuska na oczekiwania nie tylko, że tak powiem, publiczne, społeczne, tej części elektoratu, ale także chyba również nawet działaczy. Nie obyło się bez incydentów. Liderzy Platformy zostali obrzuceni jajkami. Ponadto przed salą protestowali przedstawiciele młodzieżówki Solidarnej Polski. To nie rekwizyt, to jest bilet dla Donalda Tuska do Brukseli. Spotkanie z Donaldem Tuskiem i Rafałem Trzaskowskim w Białej Podlaskiej. Kiedy politycy wchodzili na salę, ktoś rzucił jajkiem. Oberwał ochroniarz szefa PO. Podczas spotkania przewodniczący Platformy Obywatelskiej wspomniał o marszu, który ma się odbyć 4 czerwca w Warszawie. Uczestnicy mają zaprotestować przeciwko drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu. Pierwsza w historii sytuacja, w której Platforma będzie maszerować sama przeciwko sobie. To pierwsze oficjalne spotkanie z wyborcami, na którym wystąpili wspólnie Donald Tusk i Rafał Trzaskowski. Od pewnego czasu mówi się, że to właśnie obecny prezydent Warszawy ma zająć miejsce Tuska i być może to właśnie on, a nie obecny szef Platformy Obywatelskiej, będzie starał się o stanowisko premiera. Donald Tusk sądzi, że jak podzieli się jakby trochę rolą lidera z Rafałem Trzaskowskim, to wzrosną jego notowania. W ostatnich wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski praktycznie pod koniec kampanii zastąpił Małgorzatę Kidawę-Błońską. Po tym jak sondaże dawały jej zaledwie kilka procent poparcia. Jednak w drugiej turze kandydat Platformy Obywatelskiej przegrał z obecnym prezydentem Andrzejem Dudą. Aleksander Wojak, Telewizja Republika. Podkomisja Smoleńska złożyła w prokuraturze krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz morderstwa pozostałych 95 osób podróżujących Tu-154M 10 kwietnia 2010 roku do Katynia. O szczegółach wniosku mówił na naszej antenie szef podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz. Warto pamiętać, że ten
remont był nadzorowany przez osobę, która była związana bezpośrednio z Rosją. To był wicedyrektor, czy dyrektor drugi, prezes drugi firmy Polit Elektronik, który miał bezpośredni, jak już mówię, kontakt ze stroną rosyjską. Był podejrzany o to, że był przedstawicielem, człowiekiem rosyjskich służb specjalnych. Dzisiaj ma zakaz przebywania w Polsce i zakaz prowadzenia gospodarki w Polsce, jakichkolwiek działań gospodarczych w Polsce, ze względu na to, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uznaje go za osobę, która tworzy zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa polskiego. Moim zdaniem decyzja zapadła, ale to jest oczywiście, tutaj prokuratura musi to rozstrzygnąć. Ja nie mam zamiaru sugerować z pewnością żadnych w tej sprawie rozstrzygnięć. To miało miejsce jednak na początku 2008 roku, wtedy, kiedy pan Donald Tusk zdecydował, że nie będą nabyte nowe samoloty, co rozpoczął realizować pan minister Szczygło, tylko że pan prezydent będzie się posługiwał rosyjskimi samolotami, które uznano, że trzeba wyremontować, a remont skierowano zamiast dotychczasowej firmy do firmy przyjaciela pana Putina, do pana Deripaski, a który był uznany już wtedy przez stronę amerykańską za związanego ze służbami specjalnymi rosyjskimi i z mafią rosyjską. Rozpoczęły się największe w historii polskiej policji ćwiczenia kontrterrorystyczne organizowane przez Komendę Główną Policji przy współpracy z amerykańskim FBI. O szczegółach mówił dziś minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. W ćwiczeniach tych bierze udział około 2600 funkcjonariuszy polskiej policji, również funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, ratownicy medyczni, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i kilkudziesięciu funkcjonariuszy Federalnego Biura Śledczego. Z tego co wiemy, jest to pierwszy raz w historii FBI tak liczny udział funkcjonariuszy w tak dużych ćwiczeniach na terenie Europy. Scenariusze ćwiczeń, które trenują nasi funkcjonariusze, odnoszą się do możliwości aktu terrorystycznego, ataku terrorystycznego w naszym kraju. Musimy zakładać różne czarne scenariusze i tego typu działania przeprowadzają właśnie funkcjonariusze policji przy współpracy różnych innych służb. Scenariusze przewidują również akt terrorystyczny, atak terrorystyczny przy użyciu materiałów związanych z materiałów promieniotwórczych, chemicznych, biologicznych. Także są to bardzo skomplikowane ćwiczenia wymagające niesłychanej sprawności, koordynacji różnych służb w działaniu. Chcę podkreślić bardzo mocno, że korzystanie z wiedzy, z doświadczenia, ale też z taktyki funkcjonariuszy FBI przy okazji naszych ćwiczeń jest dla nas niezwykle cenne i chcę bardzo, bardzo podziękować i FBI, i panu ambasadorowi za tę możliwość korzystania właśnie z doświadczeń, z wiedzy, z kompetencji wysoko ocenianej na całym świecie służby, jaką jest FBI. Wagnerowcy intensywnie uzupełniają skład osobowy, dostają amunicję i wsparcie polityczne. Zdaniem ekspertów Kreml chce zdobyć Bachmut przed 9 maja, kiedy w Rosji obchodzony jest Dzień Zwycięstwa upamiętniający zakończenie II wojny światowej. Na Ukrainie jest nasz specjalny wysłannik Witold Newelicz. W informacjach rosyjskich może zintegrowanie ich w jakiś sposób. Bo chociaż nagrania ujawniające informacje o tym, że 80 najemników Wagnera zlikwidowano za niesubordynację, to też są rzeczy porażające. Nie wiadomo, jaki to efekt uzyska. No ale skala tych zbrodni, tego okrucieństwa jest niewyobrażalna. I tutaj zestawiłbym to jeszcze raz ze słowami, które wypowiadał tak haniebnymi szef Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego na przykład. Teraz to troszeczkę w innym świetle. No, to nie jest pierwszy, to zapewne nie ostatni w tej wojnie, ale taka jakby eskalacja tego przekazu. Na pewno ten stan tych kilkunastu już miesięcy wojny wpływa na to społeczeństwo, a przede wszystkim na święto wielkanocne dają zawsze nadzieję, a tutaj nadzieja jest pokładana
w siłach zbrojnych Ukrainy, ale też pomocy Zachodu, bo bez uzbrojenia można dworować sobie z tego, że Rosjanie ściągają czołgi sprzed 50 lat, ale jednak są to czołgi, a Ukraińcy nie mogą przeciwstawić wobec nich wystarczającej ilości sprzętu. No, oczywiście bardzo dobrym jest to, że ten sprzęt jest nowocześniejszy i spełniający naprawdę wymogi pola walki XXI wieku. To pomoże Ukraińcom uzyskać przewagę w sytuacji, gdy te ciały są tak niewyrównane. Około 10 tysięcy uczestników Marszu Żywych, który jest wyrazem pamięci o ofiarach Holokaustu, przeszło sprzed bramy z napisem Arbeit macht frei, byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz I do obozu Auschwitz II Birkenau. W głównej ceremonii wzięło udział około 40 ocalałych z Holokaustu. Głos zabrał m.in. prezydent Włoch Sergio Mattarella. Uczestnikom marszu towarzyszyło około 40 ocalałych z Holokaustu. Do byłego niemieckiego obozu Birkenau maszerowali 3-kilometrową trasą z byłego Auschwitz I. Po drodze mijali m.in. tzw. Judenrampe. To torowisko między byłymi obozami od wiosny 1942 roku do połowy maja 1944 roku. Docierały tam transporty z setkami tysięcy Żydów, kilkudziesięcioma tysiącami Polaków, tysiącami Romów i innych narodowości. Transporty żydowskie poddawane były selekcji, której dokonywali lekarze SS. Zdrowych i silnych kierowano do obozu. Niezdolni do pracy, około 75% przywiezionych trafiało do komór gazowych. Uczestnicy marszu weszli na teren obozu przez bramę główną. Dla wielu jest ona symbolem zagłady. Murowany budynek z przeszkloną wieżą wartowniczą wysoką na niemal 15 metrów góruje nad byłym Auschwitz II Birkenau. W tym roku Marsz Żywych przypada w 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim. 75 lat po powstaniu Izraela i 35 lat po pierwszym marszu. Po orędziu telewizyjnym prezydenta Emmanuela Macrona, w którym bronił podniesienia wieku emerytalnego, w Paryżu i wielu innych francuskich miastach wybuchły zamieszki. Reforma emerytalna będzie wchodzić w życie stopniowo od jesieni. Prezydent Macron obiecał w ciągu 100 dni wypracowanie paktu, który ma poprawić warunki pracy Francuzów. Française, Français, mes chers compatriotes. Moi drodzy rodacy, jak wiecie, Rada Konstytucyjna zatwierdziła ustawę o naszych emeryturach i dlatego ją ogłosiłem. Czy to spowoduje, że reforma zostanie automatycznie zaakceptowana? Oczywiście, że nie. Mimo miesięcy konsultacji nie udało się osiągnąć konsensusu. Żałuję tego. Musimy wyciągnąć z tego wnioski i dlatego zaproponowałem spotkanie z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi już jutro rano. Oczekuję rozmów na kluczowe tematy, takie jak poprawa dochodów pracowników, poprawa warunków do kariery zawodowej, sprawiedliwszy podział majątku, poprawa warunków pracy, problem wypalenia zawodowego, zwiększenie zatrudnienia starszych pracowników oraz pomoc w przekwalifikowaniu. Pakt pracowniczy zostanie wypracowany w nadchodzących tygodniach i miesiącach poprzez dialog społeczny. Mamy przed sobą 100 dni pokoju, jedności, ambicji i działania w służbie Francji. Zgoda to nasz obowiązek i ufam, że tak się stanie. Niech żyje Republika, niech żyje Francja. Vive la République. Et vive la France. Macron chce postawić społeczeństwo przed faktem dokonanym. Kilka dni temu oficjalnie podpisał ustawę, którą wcześniej za konstytucyjną uznała Rada Konstytucyjna. No i wobec tego Macron chce wykonać ten sam manewr, co podczas żółtych kamizelek, podczas protestów żółtych kamizelek. Chce odwrócić uwagę, z jednej strony postawić przed faktem dokonanym, z drugiej strony odwrócić uwagę, przesunąć uwagę społeczeństwa, przesunąć złość, zaangażowanie społeczeństwa na jakąś serię spotkań z nim. On teraz mówi o tym, że trzeba stworzyć wielki dialog na rzecz sprawiedliwości, godnej pracy i tak dalej. W praktyce chce spotykać się z liderami związków zawodowych i innych organizacji, które uczestniczą w tych protestach, nie dyskutować o podniesieniu wieku emerytalnego, co uznaje za fakt dokonany, a z drugiej strony chce po prostu, żeby te protesty stopniowo wygasały i chce po prostu, mówiąc kolokwialnie, przegadać to niezadowolenie społeczne.
Siły zbrojne Sudanu i paramilitarne siły szybkiego wsparcia zgodziły się na 24-godzinne zawieszenie broni, które ma się rozpocząć dziś wieczorem. Od soboty w Sudanie trwają walki, w wyniku których zginęło co najmniej 200 osób, a ponad 2000 zostało rannych. Prawda jest taka, że w tej chwili świadczenie jakichkolwiek usług humanitarnych w Chartumie i okolicach jest prawie niemożliwe. Ludzie proszą o ewakuację. Przez ostatnie 4 dni ludzie nie mieli wody, żywności. Elektryczność była reglamentowana, a w niektórych miejscach całkowicie odłączona. Nie możemy udzielić informacji dotyczących ewakuacji ze względów bezpieczeństwa. Nasi przedstawiciele są na miejscu i zamierzają w pełni wypełnić nasz mandat humanitarny. Zdecydowanie potępiamy ataki na placówki służby zdrowia, w wyniku których zginęły co najmniej 3 osoby, a 2 zostały ranne. To rażące naruszenie prawa humanitarnego i prawa do zdrowia. Obecnie w Sudanie panuje taki chaos, że nie wiadomo, kto sprawuje władzę. Armia podlega wojskowemu rządowi, na czele którego stoi generał Abdel Fattah al-Burhan, natomiast siły szybkiego wsparcia i jego zastępcy, generałowi Mohamedowi Hamdanowi Dagalo. W ramach proponowanych przez rząd zmian RSF miały zostać wcielone do regularnych sił zbrojnych, ale generałowie nie mogli zgodzić się co do terminu, w jakim ma to nastąpić, i polityczno-ambicjonalny spór przerodził się w starcie zbrojne. Najtrudniejsza sytuacja jest obecnie w stolicy, Chartumie. Samoloty i artyleria bombardują budynki mieszkalne, uczelnie, a także szpitale. Według Sudańskiego Stowarzyszenia Lekarzy ostrzelanych zostało co najmniej 6 placówek medycznych. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, który rozmawiał z przywódcami obu stron konfliktu, stwierdził, że sytuacja humanitarna w Sudanie już wcześniej była trudna, teraz jest katastrofalna. To wszystko w tym serwisie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.